Hej, cześć, witajcie w tym Was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku takich Minecraftowych, nie wiem jak to nazwać, Minecraftowe coś, tak jak będziecie widzieć w tytule, jakiś, no nie wiem, zobaczycie. Chodzi mi o to, że znalazłem informacje, tajne informacje, tak. <laughs> z właśnie Minecraft 1.6. Jeszcze nie mam 1.5, 1. ale 1.6 znalazłem. Tak więc zaczynamy i lecimy od początku. Tak więc, e, co dodali? Przede wszystkim e, z e, punkty obrażeń. Nie będziemy już dostawać punkty takich obrażeń, takich jak powiedzieć, normalnych. Tylko będą to nazwane zmiennoprzecinkowe, czyli wiem, że to tak dziwnie brzmi, ale chodzi o to, że jeżeli na przykład dostaniemy obrażenia na przykład od zombiaka, to już nie dostaniemy na przykład ee, dwa serduszka, tylko e, dwa i tam jedna czwarta, coś takiego. No wiecie o co chodzi po prostu. E, no ułamki, nie? Żeby, żeby, żeby no, kolejna matematyka, nie? Ale wiecie o co chodzi. Więc naprawdę łatwiej, znaczy będzie o wiele lepsza gra, bo tak samo będzie łatwiej wprowadzić do tego, że y, armor będzie ileś tam punktów y, dawał y, defa. Wiecie o co chodzi, więc bardzo fajna sprawa. Lecimy dalej. Mm, nowe stwory. Tak, nowe stwory. Yy, będą dodane nowe stwory do Minecrafta, na razie pracują bodajże nad trzema nowymi mobami, więc będzie mam nadzieję ciekawie, w yy, 1.6 właśnie, ale jeszcze zobaczymy czy im się to uda w ogóle zrobić. Yy, nie doszedłem do informacji takich jakie to mają być moby, ponieważ dopiero wychodzi wersja Minecrafta 1.5, tak więc no cóż, ale wiecie o tym, że właśnie nowe moby zostaną dodane. I jeszcze jedno, czyli to, że dostaniemy do, do właśnie nowa muzykę. Doda, właśnie, Jeb. Daniel Rosenfeld, jeżeli dobrze mówię, ma wprowadzić nową muzykę właśnie do Minecrafta. Już skończył około dwa tytuły i możemy, będziemy mogli je usłyszeć, że nawet w 1.5, ale wątpię w to, raczej będzie 1.6. Ale skończył już dwa tytuły i ta muzyka będzie. Moim zdaniem, jakimś urozumieńceniem do tego wszystkiego. E, co jeszcze? Teraz lecimy z informacjami e, dotyczącymi kanału, bo chciałem, żebyście tu zostali po prostu. Mam na nadzieję, że zostaniecie, bo tak jak najbardziej się streszczą. E, dlaczego mnie na Skype'ie? Krótka i straciła odpowiedź: Nie mam czasu, albo mi się nie chce po prostu. Zagram sobie na przykład w LOLa, tak, gram w LOLa, ale nie tak często ostatnio, bo coraz mam mniej czasu, jeszcze szkoła do tego dochodzi i na Skype po prostu nie siedzę, albo zrobię jakiś projekt z do szkoły, albo coś, dlatego na Skype mnie bardzo, bardzo rzadko spotykacie, ale jak mnie spotkacie, to jest spoko. Co jeszcze? Mam coś go zrobić, że jakieś spotkanie z widzami na Skype, mam nadzieję, że to wypali, możemy sobie razem pogadać na przykład w 20 osób, taką konferencję, ja bym wolał oczywiście TESa. No, zaopatrzcie się tego test, jak będziecie mogli, bo ja na testie właśnie częściej siedzę na przykład na e, serwerze hu, rikowego albo huśka, czasami nawet na kapitana ale jedno, tak więc jeszcze jedno, a propos modyfikacji Modyfikacje będą już się tylko pojawiały na Minecrafta wyższego, już nie zrobię na 1.47, już będę robił tylko na 1.5 co będzie takim... no wiecie o co chodzi. Dla mnie to jest o wiele lepiej na nowszą wersję robić No i cóż, straciłem się jak najbardziej mogłem i teraz się biorę za pracę na konkurs Roya Hmm, jak nie wiecie o co chodzi, to zobaczcie. Eee, no i cóż, to było na tyle. To był taki krótki audiolog, co ja się teraz dzieje u mnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz się biorę za najbardziej gorzką pracę, że tak powiem, no właśnie nad konkurs, albo chcę mieć tą lepszą kartę graficzną. jak eee, już mam, ale ja oczywiście karta graficzna, płyta już zakupiłem. Eee, wszystko jest zamontowane właśnie <grym> już w tym kąpie, eee, tylko karta graficzna jest za słaba, żeby to wszystko pocisnąć, żeby mógł nagrywać razem z głosem i wszystko było git bez lagu. Dlatego... Eee, co więcej, no to tyle, dlatego właśnie się biorę za to, za to montowanie. Tak więc znowu na tyle, trzymajcie się i cześć.